zamku. Zróbmy miejsce tutaj na moście. Nie, tu puszczak. Nie miałem okazji, dziękuję ślicznie za wykonanie, no naprawdę widok oszałamiający. Tak i tutaj będzie można wykorzystać te ławeczki. Czyli podejść za ławeczki nawet. Może proszę nie stawać na ławce, ale tam za ławkę jak najbardziej. Ale można się położyć. Także jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim za obecność oraz panu dyrektorowi Witowi Wojtowiczowi za to, że zgodził się. Że ten polonez był przed frontonem Łańcowskiego Zamku. Jak główny organizator do mnie przyszedł, zaproponował plac Łańcowskiego Rynku, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, tutaj będzie ładniej. Myślę, że była to dobra decyzja. Pięknie nasza młodzież się zaprezentowała właśnie w tym miejscu. Myślę, że jeśli nie będzie tutaj ze strony dyrekcji przeciwu, to w przyszłych latach będziemy też w tym miejscu organizować polonezy od maturzystów łańcuszy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję za ten dobry pomysł. A ja oczywiście muszę bardzo serdecznie podziękować panu staroście, bo tak naprawdę to w dużej mierze dzięki panu spotkaliśmy się tutaj. Oczywiście słowa uznania dla pana dyrektora Muzeum Zamku, dla pani choreograf Ewy Hołd, oczywiście dla pana dyrektora Miejskiego Domu Kultury, także Andrzeja Piechowicza, osób, które przyłożyły się, wzięły czynny udział w przygotowywaniu tego projektu. My już się przygotowujemy do zdjęcia. Totalnie tu na śródmieście. Nie, może nie.
Dlaczego? Mikrofon poprosimy jeden na górę, panie Toszy. Mistrz od nagłośnienia. Przewodniczący, proszę bardzo. No nie my. Nie wiem. Bo jeszcze nie używali. Nie kosztuje 20.